Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ostatnio dużo pytań kierujecie do mnie związanych z wjazdami służbowymi i eventami. Tak, słuchajcie, więc organizuję tego typu wjazdy. Zdobyłem duże doświadczenie przez to, że dawno temu byłem fotografem na takich eventach. Poznawałem bardzo dużo fajnych menadżerów, ludzi się, którzy tym zajmują. Były to grupy od 20 osób po, słuchajcie, 1000 osób. Więc jak najbardziej mam duże doświadczenie i mogę wam taką imprezę zorganizować, całkowicie ją sprzedać i wystawić ją fakturę. Ciekawostką jest to, że jeśli weźmiecie mnie na taką imprezę, dostajecie mnie gratis jako fotografa i kamerzystę. Bardzo fajna sprawa. Ludzie, którzy z wami będą podróżować, dostaną piękną pamiątkę, która im zostanie do końca życia. Słuchajcie, jaką porę wybrać na takie eventy? Myślę, że świetną porą to jest, słuchajcie, wiosna i jesień. W hotelach dostajecie dobrą cenę i hotele nie są, że tak powiem, przeludnione. Można by powiedzieć, że czasami te hotele są dla waszych grup tylko. Więc jak najbardziej, słuchajcie, na przykład teraz maj. Najlepszym przykładem jest to ten hotel, w którym ja teraz jestem, słuchajcie. To jest hotel Imperial Bodrum, w którym już drugi raz obsługuję konferencję. Tym razem jest to, słuchajcie, event związany z Fotomodel Poland 2019 i moi drodzy, jest to około 60 osób, ale grupą, którą też miałem tu na jesień, obsługiwałem, była grupa, która liczyła 200 osób. Co w takim hotelu jest ważnego i fajnego, żebyście poczuli tu się dobrze? Przede wszystkim, słuchajcie, musi być sala konferencyjna, jedna duża, parę mniejszych, dużo atrakcji wieczornych, animacji. Więc ci wszyscy wasi goście, ludzie zaproszeni, którzy oczywiście szkolą, muszą też mieć czas wolny i go fajnie spędzać. I ten hotel jest właśnie doskonały pod tym kątem, ponieważ to wszystko jest blisko. Zobaczcie, plaża, restauracja, słuchajcie, baseny, świetny bar kawowy, sporty motorowe, więc dużo fajnych atrakcji jest i na pewno was do tego hotelu zapraszam. Także do usłyszenia, do zobaczenia, rezerwujcie te eventy u mnie i pozdrawiam was, wasz fan Aleksander. Do zobaczenia z Turcji, jest maj 2019, piękna pogoda, przyjeżdżajcie.